Fotel prezydenta miasta Sieradza w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku wylicytowano za 1770 zł. Zwycięzca zrezygnował jednak z jednodniowej możliwości objęcia funkcji prezydenta Sieradza. Stąd też pomysł magistratu na konkurs dla dzieci i młodzieży. Pod takim hasłem przewodnim, gdybym był prezydentem Sieradza. I tutaj gorąco zapraszamy wszystkich młodych ludzi do tego, aby zechcieli swoje stanowisko zaprezentować. Ten konkurs będzie dostępny za Państwa pośrednictwem, ale również i na stronie internetowej. Gorąco zapraszam do składania pomysłów na ten jeden dzień młodych ludzi. I komisja konkursowa, zgodnie z regulaminem, który również będzie zamieszczony, wybierze tego, który na ten jeden dzień, dnia 21 marca, czyli takie będą, mam nadzieję, planowane wagary, w ten dzień, pierwszy dzień wiosny, będzie mógł z nami tutaj uczestniczyć w sprawowaniu funkcji. To sprawowanie będzie się wiązało z tym, że przywitamy, będzie miał okazję odwiedzić jedną z naszych spółek, wybierze sobie, którą taka osoba będzie brała taka osoba udział w spotkaniu kierownictwa. No i później jeszcze zaplanowaliśmy atrakcję i to będzie już jakby kolejnym etapem, drugą rzeczą, o której pani Magda mówiła. Chcielibyśmy, aby prezydent jednodniowy, młoda osoba, w tym dniu otworzył stację naprawy rowerów w okolicach szkoły podstawowej nr 10. Drugim ogłoszonym konkursem jest Mój Sieradz, Mój Rower, skierowany do wszystkich mieszkańców Sieradza. Nagrodą jest oczywiście jednoślad podarowany przez Chrisa Florka, przedsiębiorcę z Sieradza, nagrodzonego za swoją działalność w Holandii. To jest rower w kolorze pomarańczowym, co może sugerować, że jest to bardzo blisko kraju tulipanów. Tak? Rower ufundowany podczas festiwalu Open Hair ubiegłorocznego przez sieradzanina Chrisa Florka, przedsiębiorcy, który osiągnął ogromny sukces na rynku budowlanym w Holandii, ale również jest trenerem, menadżerem, który szkoli osoby z zakresu zarządzania, z zakresu negocjacji. Rower ten ufundował, jest to rower miejski, ufundował jako nagrodę dla mieszkańców i chcielibyśmy się tym rowerem podzielić, ale nic bez wysiłku, czyli konkurs Mój Sieradz, Mój Rower. Chcielibyśmy, aby mieszkańcy również w tym konkursie uczestniczyli. Zasady są proste. Wystarczy zrobić oryginalne zdjęcie, które pokazuje aktywność rowerową w Sieradzu. Zdjęcia można przesyłać do 15 marca na adres promocja@um.sieradz.pl. Magistrat przewidział również nagrody za drugie i trzecie miejsce. Wręczenia nagród dokona jednodniowy prezydent Sieradza dnia 21 marca.